Takiej wystawy jeszcze w Rybniku nie było. W Galerii Smolnej można podziwiać zdjęcia pochodzące z całego świata. Niby nic nadzwyczajnego, jednak ich autorem jest muzyk, który podróżując po różnych krajach niejako przy okazji uwiecznia na fotografiach spotykanych tam ludzi. Kolorowe i czarno-białe zdjęcia przedstawiające przede wszystkim ludzi z tak odległych krajów jak Indie czy Wietnam. Autorem tych zdjęć jest Wojciech Bajer, dla znajomych Boogie. Człowiek z pasją. To pasją jest muzyka. Także poprzez muzykę ja po prostu strasznie dużo podróżuję po świecie. Jakoś tak wyszło, że po paru latach, wiadomo, jak człowiek znajduje się w różnych fajnych miejscach, on to po prostu chwyta za aparat i pstryka zdjęcia. A potem te zdjęcia prezentuje na różnego rodzaju wystawach. Tym razem trafiły one do Galerii Smolna w Rybniku. Poznałam Boogiego na koncercie w ramach CKA. Grał, był gościem jednego z zespołów. I takżeśmy rozmawiali od słowa do słowa. Okazało się, że robi zdjęcia. Podesłał mi link do swojej stronki. Zobaczyłam, mówię, biorę. A sam Boogie nie wyklucza, że za jakiś czas jeszcze bardziej uda mu się połączyć obie swoje pasje. Znajomi śmiali się, że mogę wystawić swoje prace, po czym jeszcze na wernisażu zagrać, prawda, na tym wernisażu. Także, aczkolwiek póki co staram się tylko wystawić te zdjęcia i po prostu cieszyć się z tego, że właśnie ktoś inny to może również zobaczyć. A w Rybniku każdy może te zdjęcia zobaczyć do końca wakacji.